Czy kiedyś czułaś się niezauważona? Ludzie cię pomijali i nie liczyli się z twoim zdaniem? Ja tak miałam. Pędziłam na drugi koniec Krakowa z ciężką walizką pełną ubrań, bo komuś się myślało, że tamto miejsce będzie najlepszym miejscem na spotkanie. Kiedy tam dotarłam, nie miałam kompletnie siły o czymkolwiek myśleć. Dlaczego tak się stało? Bo nie widziałam siebie i swoich potrzeb. Nie zakomunikowałam tego ze strachu, że zostanę wykluczona z tej grupy. No dobra, a jak siebie zauważyć w takim razie? Pierwszy krok to spojrzeć sobie w oczy w lustro i powiedzieć: widzę cię. Możesz to praktykować, kiedy ci się przypomni lub kiedy przechodząc przez dom, przez miasto zobaczysz odbijającą przestrzeń, żeby to do siebie powiedzieć: widzę cię. Kolejnym krokiem jest sesja zdjęciowa, no bo jak masz siebie zobaczyć, jeśli nie masz swoich ładnych zdjęć? Potwierdź swoją wyjątkowość, zobacz siebie z innej strony, co pozwoli ci być wreszcie zauważoną i wysłuchaną. Wejdź na mój profil, obejrzyj wideo metamorfozy i zobacz, czy to jest coś dla ciebie. Zaobserwuj ten profil koniecznie.